Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj ulubieńcy, dzisiaj troszeczkę odkrycia miesiąca. Trochę pokażę Wam produktów, które nabyłam w tamtym miesiącu. Trochę kosmetycznych, ale nie tylko. Więc dzisiaj będzie miszmasz, ale wszystko sprowadza się do jednego. Zarekomenduję Wam produkty, które się u mnie sprawdziły w ubiegłym miesiącu. Także bez zbędnego przedłużania i gadania zaczynamy. Pierwsza rzecz, która totalnie podbiła moje serce. Zakochałam się po prostu. Zakochałam się w tych herbatach. Jak zaczęłam nową pracę, to słuchajcie, piłam bardzo często czarną herbatę, po której się źle czułam. Taką zwykłą Lipton, czy taką Earl Grey, taką bez cukru, która tworzyła osad na szklance. Ja już po tygodniu miałam jej dosyć i szukałam herbaty, która będzie przede wszystkim naturalna, która nie będzie miała tego syfu w sobie, bo wiecie, tam jest napisane herbata, ale tak naprawdę te herbaty mają bardzo dużo takich dodatków niepotrzebnych. No i słuchajcie, zainwestowałam, kupiłam sobie zestaw herbat Natural Mojo, które bardzo często były polecane na YouTubie, właśnie przez youtuberki, i stwierdziłam, że muszę spróbować te herbaty. Ale nie pojedynczo, tylko kupię wszystkie trzy, żeby spróbować. No i jest taki zestaw dostępny właśnie Natural Mojo. No i tam właśnie możecie przetestować sobie trzy herbaty i w gratisie dostajecie, słuchajcie, taki fajny kubek do parzenia. Już Wam pokazuję ten zestaw, tylko sobie go otworzę, tak żeby Wam go ładnie pokazać. Niestety tutaj mam dwie herbaty, bo trzecią właśnie mam w pracy, moją ulubioną, zieloną. Tak Wam pokażę, mam nadzieję, że nic nie wypadnie. Jak widzicie, są tutaj dwie herbatki, jeszcze tutaj była trzecia zielona, która nazywa się Detox, tak? Detox? Tak, Detox. No i do tego mamy taki kubeczek do parzenia. Te herbaty wyglądają tak, zobaczcie, tutaj jest 100% owoców, żadnych zbędnych dodatków. No wyglądają tak niesamowicie treściwie, pięknie pachną, a smakują jeszcze lepiej. Ta Beauty Tea ma w swoim składzie jabłko, słodkie liście jeżyn, papaje, trawę cytrynową, hibiskus, owoce dzikiej róży, jeżyny, skórka cytryny, olej cytrynowy, płatki róży, maliny i naturalny aromat. Ta Beauty Tea ma nam poprawić kondycję cery, pięknie rozświetlić twarz, usunąć toksyny z organizmu i tym samym ze skóry. Tutaj mamy drugą herbatę, która jest Activity. I to jest Fruity Slim i ona, pokażę Wam ją najpierw w środku, ta tu ma w ogóle takie wielkie kawałki owoców. Zobaczcie, nawet całe tutaj owoce pomarańczy, no masakra, po prostu jak ja to zobaczyłam, to się po prostu zachwyciłam, bo ja nigdy w życiu nie miałam takich herbat treściwych. No i ta ma w swoim składzie kawałki jabłka, chciałam przydać kwiatki jabłka. Trawę cytrynową, herbatę mate, korzeń lukrecji, plastry pomarańczy, naturalne aromaty, kawałki wanilii i kwiaty pomarańczy. I tą wanilię się wyczuwa w tej herbacie. A druga jest taka, trzecia jest taka zielona, niestety nie mogę Wam jej pokazać, bo tak jak mówiłam, zostawiłam ją w pracy, zapomniałam, że będę Wam opowiadać dzisiaj w filmie o tych herbatach. No i tutaj mamy taki kubeczek, jak wiecie, nie każdy lubi, jak pływają im w herbacie takie fusy, więc to jest świetny kubek, jak widzicie, żeby sobie tutaj włożyć herbatę, zaparzyć. No i wyjąć sitko, odcedzić. Czekajcie, już Wam pokazuję, jak to działa. O! Odczepiamy i tutaj pijemy sobie herbatkę. Możemy sobie zakryć, żeby nam herbatka nie ostygła. No moim zdaniem jest to świetne do pracy. Ja to często właśnie noszę do pracy i zawsze się spotykam z pytaniami, co to masz, gdzie kupiłaś taki super kubek, takie super herbaty, więc serdecznie polecam i Wam te herbatki Natural Mojo. Linka Wam zostawiam w opisie na dole do tego zestawu. No i też do pojedynczych herbat, bo możecie je kupić oczywiście pojedynczo. Dzisiaj w ulubieńcach kosmetycznych będzie bardzo dużo rzeczy nawilżających, jako że ja od 2 miesięcy wykonuję zupełnie inną pracę i pracuję w firmie, gdzie jest bardzo, bardzo sucho i ja zawsze miałam problemy z przetłuszczaniem się cery, a ostatnio mam tak suchą skórę twarzy, suche łokcie, suche ręce, że naprawdę zaopatrzyłam się w wiele rzeczy takich nawilżających, jak ja nigdy nie używam olejków, balsamów, to teraz po prostu idą mi jak woda. I balsam, który chciałam Wam polecić, to jest balsam Eveline i jest to balsam malinowy. On po prostu pachnie jak guma Mamba. I dlaczego ja go tak uwielbiam? Dlatego, że używam go do wszystkiego. Ja go używam do rąk, ja go używam do skóry, do łokci, no po prostu wszędzie i mam drugie takie opakowanie w pracy w szufladzie i wiecie co jest najlepsze, że musicie brać tego do dłoni, ściskać, tylko po prostu
Pyk, tutaj sobie naciskacie, wydobywa Wam się produkt i to jest mega wygodne opakowanie. Jest ogromne i no po prostu ja uwielbiam, 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 jeszcze raz uwielbiam. I ten zapach jest świetny i on daje naprawdę świetne nawilżenie skóry. On się super utrzymuje na skórze jeszcze po prostu przez kilka godzin, dlatego ja Wam polecam ten balsam malinowy. No to jest, można powiedzieć, odkrycie miesiąca. Zwykły balsam, a naprawdę skuteczny. Nie jest też taki tłusty, że wiecie, ja się ślizgam na przykład po myszce, jak sobie posmaruję właśnie tym balsamem ręce. Jest po prostu super szybko wchłaniający się, ale zostawiający na skórze taką fajną poświatę. Moim odkryciem miesiąca są zdecydowanie te plastry na nos Selfie Project. Ja je testowałam. Wiecie, że się fantastycznie mnie sprawdziły. Byłam w ogromnym szoku, ile one wyciągnęły z tego nosa i jak go świetnie oczyściły. Dlatego nie mogło zabraknąć w ulubieńcach miesiąca właśnie tych plastrów Selfie Project. Serdecznie Wam je polecam, naprawdę serdecznie i boję się, że jak to zrobię, to będą puste półki. Właśnie dzisiaj mam zamiar jechać do Rossmana i zrobić zakupy i je kupić, więc... mam nadzieję, że będą. Mówiłam, że będzie sporo olejków, sporo balsamów, to nie mogło zabraknąć właśnie tego olejku do ciała pod prysznic. Uwielbiam Isanę, ale moim zdaniem ten olejek właśnie z Liren, z olejkiem Inca Inchi jest jeszcze lepszy, bo jest bardziej treściwy. Może zapach ma troszeczkę gorszy, z tym zapachem to jest różnie, niektórzy go nie cierpią. Dla mnie jest taki, wiecie, może być, ale nie do końca, nie jest taki rewelacyjny. No i bardzo, bardzo często sobie po prostu myję ciało tym olejkiem, bo przestałam używać żeli, odkąd tak strasznie mi się przesusza skóra. No i przerzuciłam się właśnie na olejki, on ma świetne właściwości myjące, nawilżające, więc dla osób, które mają skórę atopową, skórę suchą, bardzo polecam ten olejek. I coś, z czym ostatnio się nie rozstaję, bo mieszkam w Warszawie jest mega duży smog, teraz jest ten okres taki właśnie zimowy, gdzie ten smog jest 100 razy bardziej odczuwalny. No i używam, słuchajcie, kremu Recibo, jest to miejski krem ochronny antysmogowy. Właśnie osoby, które mieszkają w dużych miastach, które są narażone na smog, serdecznie polecam, bo nie dość, że to wdychamy, to przynajmniej postarajmy się, żeby nasza skóra tego nie wdychała. No i on jest również taki bardzo natłuszczający, nawilżający, super pod makijaż, bo nie pękają nam naczynka, jak wiecie, teraz są ogromne mrozy za oknem, więc on się u mnie świetnie sprawdza właśnie jako baza pod makijaż i on jest też tutaj zalecany. Tutaj macie z tyłu na etykiecie napisane, że jest zalecany właśnie pod podkład. Świetny, świetny produkt, poleciłam go koleżance, kupiła, używa, jest zadowolona, więc polecam i Wam, Wam się też na pewno fajnie sprawdzi. I ostatnia rzecz kosmetyczna, którą chcę Wam polecić w tych ulubieńcach, to jest olejek Evre. Jest to różany olejek do mycia twarzy. Ja już Wam pokazywałam go w ostatnim filmie, zobaczcie, już go w ogóle zużyłam. Dlatego mówię, że dzisiaj idę do Rossmana kupić te swoje ulubione kosmetyki, bo u mnie idzie ten olejek jak woda. Świetnie zmywa makijaż. Tak właściwie powiem Wam, że nie potrzebujecie nic innego do zmycia sobie podkładu z twarzy i tuszu, bo ten olejek zmywa po prostu wszystko. On w kontakcie z wodą zamienia się w takie mleczko, białe mleczko, które po prostu jakby spłukuje to mleczko również podkład z tej twarzy, się zamotałam. Naprawdę świetny produkt, wiem, że Evre ma również w tej serii taki tonik w sprayu, właśnie nie wiem, czy sobie dzisiaj go też nie kupię, żeby używać to i to, no ale olejek Wam serdecznie polecam, w dodatku pięknie pachnie różą, także zobaczcie mi, jeszcze zostało może na dwa razy tego olejku, no i nowe opakowanie. No i słuchajcie, na sam koniec zostawiłam sobie mój nabytek miesiąca, moją totalną perełkę, którą kupiłam 2-3 tygodnie temu. Jestem niesamowicie z siebie dumna, że podjęłam taki krok, że zainwestowałam. No dobra, pokażę Wam, bo nie będę tak mówić ogólnikowo. No jest to MacBook Air. No i z tym MacBookiem było różnie, bo ja już taki pomysł pierwszy miałam rok temu, jak zaczęłam już tak masowo montować filmy, nagrywać na YouTubie, zaczęłam już to tak troszeczkę robić bardziej na poważnie, zastanawiałam się, co by tu zrobić, żeby ulepszyć swoją pracę, żeby też się nie męczyć z tym laptopem, ale jakoś tak wiecie... ucichło to, stwierdziłam, dobra, jeszcze dam radę na tym swoim Samsungu. No i słuchajcie, temat znowu powrócił, niedawno. I były dwa obozy, które radziły mi kup sobie MacBooka. To były moje koleżanki, dwie koleżanki, które mają właśnie tego MacBooka Air.
mówiły: słuchaj, jak ty przerabiasz filmy, jak ty montujesz, nie będziesz żałować, bo jest to inwestycja. Ja już mam 3 lata tego laptopa, ktoś tam miał 5 lat tego laptopa i nie żałował. A w drugim obozie były osoby, które odradzały mi zakupu, które sugerowały mi, że po co ci ten MacBook, i tak tam nie będziesz mogła nic zrobić, i tak nic, wiesz, że nie będziesz mogła nic zainstalować, wszystko będziesz musiała kupić, nie będziesz miała Worda, Excela, PowerPointa, właściwie będzie to ci zbędne, no i wiecie, i tak mi mówiły, a tak naprawdę nigdy w życiu nie miały MacBooka. I to jest najśmieszniejsze, że zawsze odradzają wam te Apple'owskie produkty osoby, które w życiu nie miały iPhone'a, nie miały MacBooka, nie miały nic, więc to jest dla mnie najśmieszniejsze. No i słuchajcie, zrobiłam to, ale podjęłam decyzję dosłownie w 2 dni, bo wiedziałam, że jak się będę długo nad tym zastanawiać, to będzie tak jak rok temu, że po prostu tego nie kupię. Poszłam do iSpota i po prostu kupiłam tego MacBooka. No i tam tadam, mam tutaj MacBooka, jest cudowny, jest po prostu, jest piękny wizualnie. Ja po prostu jak go odpaliłam pierwszy raz, to serce mi tak waliło, tak się mega cieszyłam, po prostu byłam z siebie dumna, że poszłam i po prostu to zrobiłam, że spełniłam takie swoje marzenie, taki haczyk postawiłam, super, naprawdę super, ale później było coraz gorzej. Chciałam od razu, słuchajcie, montować już filmy w tym, chciałam już działać, zgrywać pliki, wiecie, już sobie stworzyć takie konto, no i słuchajcie, się załamałam, bo wszystko jest inaczej, naprawdę w Macu wszystko jest inaczej, wszystko na odwrót jak w Windowsie. Miałam problem nawet, powiem wam, z zaznaczeniem kopiuj wklej pliku. Wszystko inaczej. Byłam przerażona, że tam nie mam pulpitu. Gdzie są w ogóle te moje pliki? Gdzie one się schowały? Naprawdę przez tydzień uczyłam się na YouTubie krok po kroku MacBook dla początkujących. Przebrnęłam przez 10 lekcji i słuchajcie, ogarnęłam. Ogarnęłam większość już rzeczy. Już sobie fajnie montuję filmy, nie nagrzewa mi się ten MacBook. Najlepsze jest to, że po prostu on jest cały czas zimny. Tutaj ten spód wam się kompletnie nie nagrzewa. Mój Samsung był okropny, bo po prostu nieraz jak montowałam, coś mnie parzył. Już miałam problemy z baterią. Ten laptop mi się ciągle zapychał. Ciągle miał pamięć pełną, mimo że ja usuwałam na bieżąco pliki. No po prostu jakaś masakra. Miałam problemy, on się często wirusował. Te antywirusy działały. Miałam poblokowane pełno stron, no po prostu katorga. A tutaj mam wszystko, naprawdę wszystko w jednym i już po prostu sobie nie wyobrażam go nie mieć. A jeśli chodzi o te Wordy, Excele, ja już kompletnie z tego nie korzystam, skończyłam studia, pracę mam kompletnie nie opierającą się o pracę na PowerPoincie, o prezentację. No a jak będę chciała skorzystać raz na ludzki rok z Worda, to sobie skorzystam ze swojego laptopa albo po prostu zwyczajnie sobie kupię ten pakiet. To kosztuje nam w dolarach około ponad 100 zł chyba kupienie właśnie Worda, PowerPointa i Excela, więc no naprawdę żaden problem. Także jeśli jesteście w gronie tych osób, które się zastanawiają i mają wokół siebie osoby, które ciągle im odradzają, bo nie zrobią nic na tym Macu, bo w ogóle to jest niepotrzebne, to słuchajcie, wszystko jest dla ludzi, tak? Naprawdę komfort pracy jest niesamowity. No i tak jak na początku miałam tego Maca i cały czas sięgałam po Samsunga, bo czegoś nie umiałam, bo stwierdziłam, dobra, szybciej zrobię to na swoim Windowsie, na swoim Samsungu, to teraz, słuchajcie, Samsung stoi po prostu nieruszany, nieotwierany, bo ja już pracuję totalnie na tym Macu. Jeśli ja dałam radę, to wy też dacie radę, naprawdę się nie zastanawiajcie, ja wam serdecznie go polecam, bo miodzik. I słuchajcie, tak zupełnie na koniec, bo już się mega rozgadałam na temat tego MacBooka, powiem wam, co już mnie tak ostatecznie przekonało do zakupu właśnie MacBooka. I to były słowa mojej koleżanki, to była jej taka krótka historia, kiedy ona 4 lata temu zastanawiała się, czy kupić MacBooka. Też odradzał jej jakiś tam znajomy właśnie zakup MacBooka, że sobie nic nie popracuje na nim, bo nie będzie miała Worda i wiecie, taka śpiewka standardowa. No, ona go oczywiście nie posłuchała, kupiła tego MacBooka i wiecie, co mi powiedziała? Że ona 4 rok pracuje na MacBooku, nigdy w życiu nie oddała go do naprawy, a ten jej znajomy, który jej odradzał, kupił sobie w tym czasie 3 laptopy. I ja stwierdziłam, nie, muszę go kupić, muszę posłuchać osób, które naprawdę mają styczność z MacBookiem na co dzień. No i poszłam na drugi dzień i właśnie kupiłam MacBooka. Właśnie dzięki mojej koleżance. No i tak to właśnie było z tym MacBookiem. Słuchajcie, także serdecznie wam polecam, jeśli możecie sobie pozwolić właśnie na zakup takiego sprzętu, to
To będzie strzał w dziesiątkę. Nie mam pojęcia, ile ten film będzie trwał. Myślę, że ponad 10 minut. Trochę się rozgadałam, ale chciałam Wam wszystko tak ładnie, wiecie, opowiedzieć, streścić. No i co, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie łapkę w górę, jeśli lubicie takie troszeczkę gadane, przegadane perełki, przegadanych ulubieńców i moje rekomendacje. No to co, ja się z Wami żegnam. Do następnych filmów. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.